My jedziemy na Mistrzostwa Polski. Zwyciężyć! Tylko zwycięstwo! Nareszcie dojechaliśmy. Jak widać, pogoda piękna, nastroje bojowe. Zobaczymy. Znajdujemy się na hali w Zielonej Górze, sprawdzamy matę. Pół roku ćwiczyliśmy po to, żeby pokazać się z najlepszej strony. Przyjechałam tutaj z moimi przyjaciółkami i klimat zawodów czujemy już od dłuższego czasu. Myślę, że jesteśmy w bardzo dobrej formie. Tak naprawdę liczy się dobra walka, ale oczywiście wszyscy celują w zwycięstwo. Mistrzostwa Polski uważam za otwarte. Jesteśmy na 33. Mistrzostwach Polski w karate tradycyjnym w Zielonej Górze, organizowanych przez Polski Związek Karate Tradycyjnego. Bardzo fajnie przygotowana impreza, bardzo dużo zawodników, mocno obsadzone kategorie, mocna ekipa oczywiście z krakowskiego klubu karate tradycyjnego. Trzymamy kciuki i liczymy na owocne starty. Starty w kata to właśnie liczyłam na podium i udało się, drugie miejsce, a starty w kumite totalnie się nie spodziewałam, bo ja do kumite jestem źle nastawiona. Super wychodziło, jestem z siebie bardzo dumna i dumna też wszystkich innych zawodników, bo poszło nam super jako klub.